Da. O kurwa, to nie mogę zagrać potężnym Emirem Shamirem. Ozia. Shamir, Shamir, ozia. Ale Dunaj dziwnie zakręca w Węgrzech, tak teraz zauważyłam. Taki dziwny zakręt ma pod kątem prostym prawie. Dobra, to teraz powiedz wyrewolwerowany rewolwerowiec. Nie, bo ja mam te... Poczekaj. Ja mam ten problem, że ja nie umiem mówić R. Ja nie umiem mówić... Nie, wada wymowy. Tak, po ludzku, tak... Jaka wada wymowy? Fata fyfofy. Fata fyfofy. Nie wiem. Nie, no dobra, pierdziele to za... gramy bez niego. Jej, bądźmy mili dla naszych przyjaciół. Nie mam przyjaciół. Nie mam przyjaciół. Mam tylko tymczasowych sojuszników. O to. Tak mówili, nie. Myślę, że to było trochę do mnie zwrócone. Nie. Dobra, rage quit. Nie no, skąd? Nie no, co ty gadasz? Chyba ja bym porzucił grę. Ty, ale ja mam dziwnego generała. Gość jest z jakiegoś węgierskiego rodu. To znaczy, nazwa rodu jest węgierska, on sam jest Niemcem. I gość jest brilliant strategistem. Ma 24 umiejętności wojennych. Jest... I on ma cechę oprócz lidera kawalerii, bo są te takie perki, nazwijmy to, do dowódców. To on ma jeszcze cechę jungle expert. Człowiek lasu. Widać, że Polak. Partyzan. Jak to mówi Kałach? Polaka dwa razy do lasu wołać nie trzeba. A zanim przejdziemy dalej, tylko powiem ci jeszcze, żebyś zasubskrybował kanał, zostawił dzwoneczek oraz polubił ten film, jeżeli ci się spodoba. Zachęcam ciebie również do napisania jakiegoś miłego komentarza. Może być z krytyką, nie są otwarte na krytykę, byle była ona konstruktywna. Zapraszam was też na mojego Discorda i Facebooka, linki znajdziecie w opisie. Już wam dalej nie przeszkadzam. O hura, wreszcie padł ten podły biskup uwodziciel z Mainz. Na co umarł? Biskup uwodzi... co? No co jest ej, ten? Mam kulturalną tą technologię, to brać. Nie pamiętasz ostatnio? Poczekaj, kulturalną, daj mi zobaczyć. No. Legalizm. Dobra. Wszystko ładuj w legalizm. Bo jak to zrobisz, to będziesz mógł zrobić sobie pierwolództwo. Bo nie, moja matka zmarła. A po niej odziedziczyłem roszczenia do Węgier. To już chyba nie taki smutek. Nie, teraz wystarczy, że ja zaciukam Węgry i będzie dobrze. Przesadzasz. A potężny sojusz z potężną 60-letnim Ernestem Dawidem, który ma... Dlaczego masz o mnie opinię... Pierdoś. Opinia pierdoś. A jednak przyjęłeś. No bo inaczej miałbym Alliance Breakera, to nie myślę, że z jakiejkolwiek innej przyczyny niż tylko dbania o własne interesy. No podobne. Pomogę ci! Gdzie ty jesteś? A tu. Pomogę ci! Nie lękaj się. Nie wiem, co było w tym śmiesznego, ale okej. Okay. Uznajmy, że to było bardzo śmieszne i to był żart. To był Comedy Gold. Wysyłam. Tylko jest problem, że mi kurwa powstanie powstało. Powstanie powstało, ja myślałem, że powstanie upadają. Ha, komentarz historyczny. Ej, tak w ogóle...
Bo jest taka pewna rzecz, bo jak mam to Childhood Focus mogę wybrać swojemu tej następcy, nie? To jak wybiorę Thrift, to tu mam jakie te cechy mogą z tego wyniknąć. I zamiast Fusi przeczytałem Fury. I dlatego postanawiam, że chyba tego nie wezmę. Bardzo dobrze. Chociaż to daje jeden stewardship, dobra, trudno. Najwyżej zostanie furem. Kiedy twój syn zostaje Turasem? Kim? Turasem. Turasem pewnie jeszcze. O co ci się Volta zrobiła u ciebie? U mnie? O wow! O kurwa. O kurwa. Przyjście się cywoja. Meteor, ja cię bardzo lubię, bardzo szanuję, no ale jednak... No chyba... Nikt nie będzie umierał za Gdańsk. A o co tej rewolcie chodzi? Przeciwko tyranii, czyli najprawdopodobniej chcą go obalić. Ojoj. Nie ma co się łudzić, obalony zostaniesz. Odwrót taktyczny. Meteor, jak się wykupiwatel zamorduje. Co się dzieje? Twoje polskie wojska toczą wojnę z Holy Roman Empire. I ta rewolta wygrała, a ty nadal jesteś królem. XD. Niepotrzebnie wychodziłeś. To znaczy, ej, czekaj. Nie, bo osoba... Bolesława Chrobrego... Bo Meteor grał Bolesławem Chrobrym. Uciekł. To jest jednak Bolesław Chrobry, ja myślałem, że to jakiś inny. Nie Chrobry, pomyliło mi się. Krzywousty. Nie Krzywousty, też źle. Śmiały, co biskupa zaciekał. To jest Bolesław Śmiały. I on uciekł do ciebie. On jest do na mnie? Twoim dworze. On teraz dowodzi moimi armiami. A w Polsce rządzi syn. O. Skutkowany. To więc... na tym zyskałem, bo mam dowódcę 22. Wiesz, ty możesz sobie wypowiedzieć wojnę Polsce o tego. Żeby z powrotem go wsadzić na tron. I ja ci mówię, ja pomogę. Nie? Ogers. Jak to nie jest Berlin, to jest Zerbyset. Moja postać stała się poetą. Świetnie. Ja zawsze nie wiem, czemu lubiłem te wątki pod poetą. No mam poetę. Sam jesteś poetą. Nie. Jak to nie? Jestem niezwykle zwolnionym muzycznym gentlemanem. A łamatka syna. Który sobie zdech. I na koniec zesłał się. Muzycznie. O nie, dlaczego umarłeś? O. Jakoś tak wyszło. Jakoś tak wyszło. Lepiej nie. Udało się. Czekaj. Panie Dawidzie, czy mogę liczyć na twoją pomoc? W czym? W zajęciu Węgier na własność. A. Pomożesz? Potężny Dawidzie? Czy ile ja mam armii? 1500 ponad. Ja mam praktycznie 3000. A ile oni mają? 4000. Wiesz co? Jeszcze mam od cholery hajsu bez najemników. Co ty na to? Jeszcze pozabieram jakieś sojusze. Ty zobacz! Ten Polak stał się heretykiem. Dawid, wiem. Żeby cieszył się Meteor, jak wróci, to robimy świętą wojnę na Polskę. Ok.
i zajmujemy Wielkopolskę. Co pan o tym sądzi? No nawet niezły pomysł. Jakby co, to ja zaraz będę musiał ten spadać. Dobra, tylko najpierw robimy to na węgla. No ok. Oj, nam powiedziano. Normalnie rozbiory Polski robimy. Nie za wcześnie? Na co nigdy nie jest za wcześnie. O, idą na ciebie. Bądź się dzielnie i wytrwale. Nie ruszaj się. Oni mają minusy. Jak masz dowódców, to wybierz. Jeszcze ja idę na pomoc. Bo przegrywasz. Ocaliłem twoje wojska przed porażką. Czekałem na ten moment całe moje życie. A nawet jeszcze dłużej. Całe moje życie i 9 miesięcy. Ty, oni znowu wejdą w tą samą pułapkę. I to drugi raz. Zobacz, Śląsk zajmował te. Ta, widzę. O nie. Nie, Kaiser mi zarąbie Wielkopolskę, no trudno. Stop, patent. Win. Czemu jakaś armia z Cypru chodzi po naszych terenach? To bardziej chodziła. O, wow. Nie wiem, najważniejsze, że ja jestem Kaiser. Teraz. O, dobra, to ja muszę spadać. No dobrze, potężny Dawidzie, żyjże wiecznie.